pierwsza walka w GI. Ciekawy pojedynek, zapowiada się. Grześ Stańczuk, reprezentujący Allianz Team Warszawa i w zasadzie dawno nieoglądany, no. Był, walczył na Mistrzostwach Polski w BJJ, ale po długim rozbraciu, jak tutaj powiedział zapowiadający z BJJ, próbował swoich sił w MMA. No, świetny zawodnik MMA, ale podejmował taka stara szkoła, często walki z marszu i tak dalej, dlatego jego rekord jest bardzo dużo zwycięstw, bardzo dużo też porażek. No to często bił się z mocnymi zawodnikami, tak, prawda, z marszu. Tak. To taki prekursor polskiego MMA, zawodnik bardzo zasłużony, wielka wiedza, świetny wojownik. Także zobaczymy, jak teraz odnajdzie się w jiu-jitsu. Generalnie rzecz biorąc, Węgorz, każda płaszczyzna w jiu-jitsu w kimonach mocna. Także zobaczymy tu. Ach, piękny sweep, ale proszę. Węgorz odnajduje się w każdej sytuacji, także zobaczymy. Czarny pas z Poznania, jak sobie poradzi z brązowym pasem z Warszawy. No. W grapplingu fajne jest to, że dozwolone są generalnie wszystkie ataki na nogi, oprócz tych najniebezpieczniejszych, czyli odwrotnego klucza skrętówki i no, Węgorz świetnie atakuje nogi, ale o, proszę zobaczyć tu reprezentant no, Radka Turka i Kamila Umińskiego. Na pewno nogi nie są mu obce i właśnie do tego zmierzałem, czy zaatakuje Węgorza, czy będzie próbował wykorzystać swoją na pewno głęboką wiedzę dotyczącą poddań właśnie na nogi. No jest teraz szansa na obalenie. Tak. I jest 2-1 dla Jerzy Jakubskiego. Sweep 2-2, czyli na razie prowadzi prowadzenie dla Grzegorza. Zostały 2 minuty, Jędrek musi odrobić, jeżeli myśli o zwycięstwie. Grzegorz teraz przez chwilę mógł złapać oddech, mógł sobie na to pozwolić, no i przechodzi do próby powiększenia swojej puli punktów. Próbuje przejść gardę. Półgarda, tam zaciągnięty kołnierz. Będzie próba duszenia. Tak, no dobrze sobie skontrolował z góry Jędrzeja Jakubskiego. Tak, i będzie chciał pójść albo do duszenia, albo zagrozić tak, żeby Jędrzej troszeczkę gdzieś poluzował nogi i próbował zmienić swoją pozycję, ratując się, zrywając uchwyt. Tak, no ale teraz chyba zapiął tego baseball choke'a. Cały czas w każdym razie pracuje nad tym duszeniem, poprawia sobie te kimono. Węgorz powinien troszkę go rozbujać, jednak ma tą nogawkę, naciągnąć go, kręcić biodra. Ale też tutaj zawodnicy wyszli poza strefę walki, także... O, no powinien przerwać to moim zdaniem. No, dał szansę kontynuacji. Ciekawa pozycja. Niestety w grapplingu jest taki przepis, że jak się cofnie zawodników do środka, to ten zawodnik, który no był, że tak powiem, no bliski powiedzmy kontynuowania jakiegoś tego groźnego ataku, no, uchwyt jednak był zapięty, traci ten uchwyt, możliwość tego uchwytu i wracają do pozycji ostatniej punktowanej, czyli tu w tym wypadku powinno się zacząć
z pozycji jak gdyby przejścia gardy, czyli Jędrek na plecach, podkurczone nogi, a Grzesiu klęczy i ręce kładzie na kolana. Nie wolno mu chwycić za nogawkę Jędry. Musi się położyć na plecach. Czyli sytuacja jak przy dogrywkach, tak? Tak jest, dokładnie. Znaczy jak przy dogrywkach jest losowanie po prostu pozycji. Jędrek musi się położyć na plecy, położyć ręce na udach i trzymamy walkę. Ma 40 sekund. No, czy sędziowie nagrodzą punktem? To powinien być punkt dla Jędrzeja Jakubskiego. A nie, bo przecież w grapplingu wolno wciągać w gardę, jeżeli masz uchwyt. Jędrek nie zaakcentował jakiejś tam próby słabki, czegoś takiego, więc zostało to odebrane jako wciągnięcie do gardy. Tu jest właśnie ta różnica między kimonami, a bez kimon. I tu kolejny błąd taktyczny. No widać, Jędrek nie startował w grapplingu, dlatego no, należy mu wybaczyć, ale gdyby po prostu ruszył w Grzegorza i gdyby ten usiadł, a byłoby to odczytane jako zmuszenie do tego, żeby wciągnął do gardy, gdzieś, nie wiem, podciąłby, chwycił nogawkę w trakcie siadania, no to dostałby punkt za obalenie. Także no, wyrównany pojedynek. Gdzieś tam przez chwilę Grzegorz zagrażał Jędrkowi, ale tam Jędrek, generalnie rzecz biorąc, wychodząc za zonę, uwolnił się, to raczej nie był... No, na pewno nie była ucieczka z pozycji kończącej, bo to byłaby dyskwalifikacja, także już uwalniał się. No, przez chwilę może Jędrek tam stanął, troszeczkę łapał oddech, ale walka dobra. Myślę, że Jędrek pokazał się z tej strony, że no, ciągle jest świetnym zawodnikiem.